Uszanowanko, ceny gier nadal są dosyć niskie, stwierdził niedawno Strauss Zelnick, szef Take-Two Interactive. Jego tokiem myślenia, wycena gier powinna odbywać się na podstawie rozrywkogodzin, które gracz może z gry wyszarpać. Ceny rzędu 300 zł przy okazji premiery przestają już pomału dziwić, ale mnie zastanawia, czemu tak spora część starszych gier tak uparcie nie chce tanieć. Rozsądek podpowiada, że jeśli będziemy wystarczająco cierpliwi, to nawet bez polowania na wyprzedaże czy rozdawnictwa od Epica lub innych platform, będziemy mogli w końcu zaopatrzyć się w nieco starsze, lecz nadal wyśmienite gry w cenach, które zadowolą nawet największego sknerę. Naturalnie wydawcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że gry trochę z czasem tracą na wartości. Prawda? Weźmy na stół autopsyjny takie Stellaris. Strategię, która ma już na karku ponad 7 lat. To już całkiem sporo i na pewno już nawet młodsze gry będziemy mogli dorwać za śmieszne pieniądze. Ale popatrzmy na tę właśnie grę, żeby zobrazować, że można... Zaraz, jak to 185 zł? No dobra, Stellaris w końcu nadal otrzymuje jeszcze dodatki, ma aktywną społeczność i jest podatny na modowanie jak Galert na wstrząsy w aucie na A1 odcinek Piekary Pyżowice. Dajcie spokój, kto to widział? Call of Duty. Tasiemiec, który co roku dostaje nową odsłonę. Mocno polega na multiplayerze, a takie gry lubią utrzymywać swoją cenę. Okej. Tryb Warzone jednak jest dostępny za darmo, więc pozostaje tryb co-op, dedykowany każdej odsłonie multiplayer, no i naturalnie kampania. Modern Warfare z 2019 roku, 14. duża odsłona cyklu, może nazwijmy ją dla wygody Moderner Warfare? To z kolei lekką ręką nadal 290 zł. Jak na grę z rocznym cyklem życia, tak jak i pozostałe odsłony serii, w zasadzie nie tanieje lub tanieje bardzo wolno. Leciwe już przecież Black Ops 2, czy nawet swego czasu mieszany z błotem Infinite Warfare, to wciąż gry wyceniane na Steamie na 255 zł. Przypomnę tylko, że drugi Black Ops ma już ponad 11 lat. Trzeba jednak jakoś zachęcić nowych graczy, by kupowali najnowsze odsłony, zwłaszcza że klasyczny, dedykowany multiplayer zmieniał się tu na przestrzeni lat jak moja mina podczas oglądania polskich kabaretów. W środowisku Steama i innych cyfrowych sklepów bardzo istotną kwestią są także naturalnie wyprzedaże. Platforma ta ma szereg konkretnych wymagań, by gra, którą wycenia sam twórca lub wydawca, nie była na przykład zbyt często przeceniana, ale wszystko skrojone jest tak, by jak najbardziej grać na naszej wyobraźni. Socjotechnika ma to do siebie, że człowiek zawsze pomyśli sobie: mnie to przecież nie dotyczy, nie dam się na to nabrać, po czym najczęściej daje się na to nabrać. Klątwa naszych czasów, kiedy wszystko wszędzie dzieje się naraz, wprowadza do naszych głów obawę przed tym, co nas omija, z angielskiego FOMO, Fear of Missing Out. Dlatego widząc ogromny komunikat wyprzedaż, tak często czujemy potrzebę dodania danej gry do naszej biblioteki. Może nie zagramy w nią teraz, bo w zasadzie krucho z czasem, a najpierw mamy jeszcze kilka innych gier do nadgonienia, ale nowy zakup poczeka sobie grzecznie na swoją kolej, a 75% obniżka to taka okazja, że no grzechem byłoby nie skorzystać. Racjonalizujemy naszą decyzję, a nasza biblioteka puchnie jak pysk ciekawskiego psa, który chciał spróbować, jak smakuje pszczoła. Dodajemy do naszej kolekcji kolejne gry, których nigdy nie przejdziemy lub nawet nigdy po niej nie sięgniemy, co tylko dowodzi piekielnego wpływu słowa promocja na nasze mózgi. I żeby nie było, że się jakoś wywyższam, później podpisany również się do tego grona zalicza i mimo, że mało którą grę kupuję na premierę, unikam preorderów jak ognia, tak hasło Gaben rozdaje tanio giereczki wywołuje trudny do powstrzymania odruch Pawłowa polegający na wciskaniu karty kredytowej w obudowę komputera. Wydawcom po prostu opłaca się trzymać normalne ceny tych starszych gier na wysokim, a nawet zawyżonym poziomie, by móc potem wszem i wobec ogłosić potężne obniżki, schodząc do ceny tak naprawdę docelowej. Zmiana w cenie to de facto dosłownie zmiana w cenie. Nikt nie sprzedaje nam nic taniej. Jak to mawiała moja babcia, za darmo to nawet po mordzie nie dostaniesz. A normalna cena to taka, która zapewni wydawcy dodatkowy zysk. To mówiłem już ja, nie moja babcia.
Tylko czy ktoś kiedykolwiek kupił na Steamie grę za pełną cenę, mając świadomość, że prędzej czy później doczekamy się przecież jakiejś promocji? Oczywiście, że tak. Nie możemy ignorować tak silnego przecież wpływu zjawiska, jakim jest wcześniej opisane FOMO. Kiedy widzimy, że wszyscy nasi znajomi grają już w dobrego koopa czy multi, lub kiedy sieć szaleje na punkcie detali w GTA 5, to trudno nie pomyśleć sobie, że właśnie omija nas coś bardzo ważnego. Zwłaszcza w czasach natychmiastowej gratyfikacji, nie poddanie się temu trendowi wymaga niemałej samokontroli. Możemy poczekać, aż taki ARK trafi na wyprzedaż, wiemy, że to kwestia czasu, ale do tego momentu nasi znajomi mogą już tę produkcję dawno porzucić na rzecz innego pożeracza czasu i powodzenia w zaciągnięciu ich z powrotem do grania. Pewną niszę zamieszkuje również Nintendo, które do przeceniania swoich gier jest tak chętne, jak do tolerowania swoich soundtracków na YouTubie. Oczywiście, że Super Mario Odyssey czy Zelda, czyli w zasadzie system sellery Nintendo, od czasu do czasu wskoczą na promocję, ale mówimy tu o konsekwentnie trzymających poziom cenach. Marian od czasu swojej premiery w 2017 roku trzyma się przez większość czasu wyjściowego pułapu 250 zł, spadając tylko na krótkie chwile do 166, i to mimo upływu czasu. Nijak się nie zmieniło. Podobnie Breath of the Wild, które z prawie 290 zł tanieje tylko i wyłącznie do 200, po czym wraca do ceny wyjściowej. Animal Crossing to nieco większy ewenement, bo w swojej już ponad 3-letniej historii produkt tylko raz zaliczył promocję i można było go dostać za 187 zł. Poza tym cały czas należy sypnąć 250. Mówimy tu oczywiście o sprzedaży cyfrowej, ale wydania fizyczne gier na pstryczka to również kwestia wyjątkowa. Tu działa to jednak z nieco większą korzyścią dla gracza, bo ukończoną grę, jeśli nie zależy nam na kolekcjonowaniu, możemy bez problemu odsprzedać dalej z minimalną stratą lub nawet bez utraty pieniędzy. Na swoim egzemplarzu Breath of the Wild w zasadzie nawet zarobiłem, a chętni do kupna zgłosili się, zanim zdążyłem wyłączyć kompa po dodaniu ogłoszenia. Daje to do myślenia, gdyż używane gry pudełkowe na konkurencyjne konsole nieraz tanieją bardzo szybko. Pomijając aspekt kupowania nowych gier w celach kolekcjonerskich, możemy wybrać się do sklepu lub przeszukać sieć i znaleźć tam produkcje ledwo kilka lat temu cenione na prawie 300, które teraz z pocałowaniem ręki ktoś odda za równowartość 6 kg jabłek Ligol lub 50 gram karmy dla Gekona, i to wcale nie w ramach jakiejś okazji. Na szczęście cyfrowe wydania nie są ograniczone takimi problematycznymi pierdołami jak koszty magazynowania, dostaw, są w zasadzie nieograniczone w swoich nakładach, więc jak hucznie zapowiadali zwolennicy dzierżawienia gier od Gabe'a Valve'a, Tima Epica czy Phila Microsofta, gry cyfrowe są po prostu droższe. I kiedy ograniczony jest obieg używanych egzemplarzy, łatwiej kontrolować cenę. Wracając do wypowiedzi pana Straussa, którą przytoczyłem na wstępie, wspomina on w zasadzie o wzorze matematycznym, jakim powinno się jego zdaniem wyceniać gry, i twierdzi, że im dłuższa gra, tym więcej powinno się za nią chcieć. To brzmi jednak jak zdanie biznesmena, który najlepiej bawi się, kiedy rubryczki w Excelu świecą się na zielono, oczywiście jak najdłużej. Z doświadczenia wiemy jednak bardzo dobrze, że długość gry to jedno, ale jej wypełnienie zawartością, która fajna jest tylko przez pierwsze 2 godziny, a potem zmienia się w uzależniający grind, to raczej nijaka frajda. To jednak w mojej ocenie jedynie mydlenie oczu, bo należy tu bez żadnego romantyzowania podkreślić, że gra ma być produktem, który przyniesie twórcy zysk. Diabeł tkwi jednak w szczegółach i tym, na ile ktoś chce te zyski maksymalizować. Z jednej strony nie widzę problemu, by gry, które nadal bronią się świetnie nawet mimo upływu czasu, dalej wyceniane były odpowiednio wysoko, zwłaszcza jeśli nadal są szlifowane przez twórców. Minecraft nie potrzebuje promocji, by przyciągnąć do siebie tłumy, i w przypadku takich gier można spokojnie założyć, że płacimy za świetny produkt, za który twórcom należy się proporcjonalna zapłata, za którą zaś my dostajemy kawał konkretnego kodu wart naszych ciężko zarobionych złociszy. Pamiętajmy jednak, że grę koniec końców sprzedamy za taką cenę, jaką ktoś jest w stanie za nią zapłacić. A skoro ludzie skłonni są kupić martwą od dekady i niewspieraną grę za pełną cenę, plus falami wciąż napływać przy okazji tak zwanych promocji, i to tylko ze względu na jakiś sentyment, to z biznesowego punktu widzenia niektórzy wydawcy po prostu nie mają powodów, by obniżać regularną cenę swojego produktu. Nie tylko zamiast 50 gram karmy dla Gekona kupią pół kilo, ale nawet może starczy jeszcze na 10 klatek dla chomika. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!